jeszcze nie jechałem. Ostatnio w październiku w wyścigach mini. Tych prawdziwych. Dobrze. O, zaczyna się. Aha. I już ci się wydaje, że jest dobrze, a jest ogólnie do dupy. Dzieci się ze mnie śmieją, że tatuś się gamerem zrobił. Nic tego, nic owego. Ale jak się idzie w zakręcie na szóstym biegu, to jakbym tam był. Już patrzę na takie niuanse jak kąt promieni słonecznych padających na jakieś tam przestrzenie na torze, żeby przyłapać punkty hamowania. To jest niesamowite w ogóle. Iść, ciągle iść w stronę słońca. Tylko czemu tak szybko? O, 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 ten jest skurczybyk. Jego się czwartym biegiem idzie. O, i już mnie postawiło. I już te trzydziesiątki są stracone. A tu trzydziesiątki to dzieli całą pierwszą dychę. Co ja mam biedny zrobić, szary, błotny smok? Zrobić jedno czyste, naprawdę dobre okrążenie, bez żadnego błędu, to jest niesamowite. Kiedyś w wyścigach testowałem 3 dni i urywałem sekundę, a później testowałem 3 dni i urywałem 30. I to samo się dzieje tutaj niestety. Albo stety. Czuć, jak inaczej auto się prowadzi w tych wolniejszych zakrętach, a jak inaczej tym tyłkiem nadaje w tych szybkich zakrętach. Czuć każdą traleczkę, na którą najeżdżam. Trrrt. Nie można za bardzo ciąć, bo wtedy auto staje się narowiste. Przestaje się dobrze prowadzić, przestaje słuchać kierowcy. I wbrew pozorom dużo lepiej wyczuwa się pedały, będąc w obuwiu, niż bez obuwia. Kiedyś próbowałem jeździć bez obuwia, to tak jak z grą na perkusji. Kiedyś na perkusji grałem w samych skarpetkach, a dopiero potem zobaczyłem, że w butach jednak to kopnięcie w pedał jest dużo pewniejsze, dużo lepsze. I tutaj jest podobnie. Analogia z grą na perkusji, niech ja skonam. Jak najmniejsze ruchy kierownicą, tak zwane kocie ruchy. O, żeby właśnie nie naddawało tym tyłem, żeby nie stawiało człowieka niepotrzebnie. Wyglądałem, jakby chciał zeżreć tą kierownicę. To wypierniczę na trawę. No, już wypierniczę. Proszę bardzo, jest oko. Mogę w lusterko spojrzeć. O, znowu wypadłem. To się nie da. Tutaj na ułamek sekundy odwrócisz wzrok i jesteś w ogóle nigdzie. O, i tu za późno będzie. O, i już. A może ja jestem zbyt napięty, jak baranie jądro? Muszę wykotłować po prostu. Czekaj, wyobraca mnie. O, bo wtedy ładnie pracuje ta kierownica. O. Żeby mnie nie rozwalił tylko. Ale najważniejsze w tym wszystkim będzie być na mecie, bo uszkodzenia samochodu będą realne tutaj, więc trzymać się na czarnym, nie wypaść w miękkie, nie wypaść w bandę. Ja wiem, że to jest taniej niż w realu, bo to właściwie nic nie kosztuje, ale pozostać na torze to jest moje główne zadanie.